Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z mozaiką diamentową ze sklepu Oraloa i chciałabym Wam pokazać kolejny bardzo, bardzo fajny zestaw. Poprzednio, kiedy wyklejałam zestaw, który również pochodził z tego sklepu, mówiłam Wam, że jest tak świetny, że na pewno nie będzie to mój ostatni zestaw, no i tak się stało. Mam tutaj dwa kolejne zestawy. Dzisiaj pokażę Wam tylko jeden. I pokażę Wam gratis, który również jest dodawany do paczek z tego sklepu. Na samym początku chciałabym jeszcze powiedzieć, że jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna i bardzo dziękuję za to, że dostałam możliwość przetestowania tych zestawów jeszcze przedpremierowo, dlatego że ten zestaw, który dzisiaj zobaczycie, swoją premierę będzie miał dopiero 20 stycznia. Dlatego też jak na razie nie możecie sobie go kupić. Na tą premierę musicie sobie jeszcze troszeczkę poczekać, kilka dni. Ja Wam pokazuję to jako taką zapowiedź czegoś nowego w tym sklepie, z czego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Ale może zacznijmy od tego małego pakunku, bo on jest zawsze bardzo uroczy. Niby małe rzeczy, ale cieszą najbardziej. I już Wam pokazuję, co my tutaj dostajemy. Niby te rzeczy się, powiedzmy, powtarzają, ale nie do końca, dlatego że w każdej tej paczuszce dostajemy zupełnie inne naklejki. Tutaj mam coś takiego. Są przeurocze właśnie w takim klimacie hawajskim. Dostajemy również karty, które mówiłam, że je chyba można zbierać, bo one mają jakieś takie numerki. Wyglądają one w taki sposób. Tutaj mam również podziękowanie w różnych językach na takiej karteczce, również bardzo, bardzo urocze. Tutaj dostałam takie coś. Wygląda to tak, jakbyśmy sobie przyczepili z drugiej strony magnesik, to wyglądałoby to jeszcze piękniej i można by tego używać właśnie do mozaiki, jak i do haftu krzyżykowego. No myślę, że super, ja sobie zbieram właśnie te, nie wiem jak się to nazywa, ale to jest właśnie dodawane w tych woreczkach. Przypnę sobie tutaj magnesik i będzie to pięknie wyglądało. Dostałam tutaj również jakieś rybka jakaś, jakieś kwiatki, które są w ogóle przeurocze. Piękne są te kwiatki, tu mi się coś przykleiło. I coś, co jest najbardziej urocze na świecie, czyli te malutkie tacki. Te małe tacki są tak przepiękne. One super wyglądają właśnie na zdjęciach. Bardzo, bardzo są fajne. Zobaczcie, jaki tutaj jest dzióbek. Nawet nie wiem, czy mi się to wyostrzy, ale ten ogonek tutaj i ta dziurka jest piękna. I ta dziurka jest tutaj malutka i o wiele fajniej będzie się tego używało, bo wcześniej jak Wam pokazywałam taką bombkę, to w niej była troszkę większa ta dziurka i szybciej te diamenty wypadały, a tutaj ta dziurka jest mniejsza, więc ja się bardzo, bardzo cieszę z tego powodu. No i tutaj mamy zdrabkę i jak zwykle nie wiem, o co w niej chodzi, ale chyba o to, żeby znaleźć trzy takie same rzeczy. Sprawdźmy. Może coś wygram w końcu, proszę. Chciałabym w końcu coś wygrać. Nigdy nic nie wygrywam, wiecie. Ja mam takie szczęście, że... Oczywiście, że wygrałam. Jak zawsze. Dobra. No, zresztą sami widzicie, jak pięknie wygrałam, a mało brakło. Tutaj właśnie tak wygląda ta zdrabka. A teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli otwieram zestaw. Tutaj mamy całe to pudełko zapakowane w folię. Na pudełku mamy zdjęcie obrazu. Mamy tytuł, wymiary obrazu, jak widzicie, jak zwykle bardzo, bardzo duże. I tutaj
Wydaje mi się, że to są kwadratowe. Czy to się tłumaczy jako kwadraty? Chyba tak, ale nie jestem pewna, zaraz sprawdzimy. Tutaj są oczywiście informacje, skąd pochodzi ten zestaw. No i teraz otwieramy, bo ja jestem mega, mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. Właśnie piękne jest to, że w tym sklepie jest tyle zestawów z takich, jak się to mówi, takich nietypowych wymiarów, bo one są takie bardzo, nie dość, że są bardzo duże, to jeszcze te wymiary są takie, takie nietypowe, bo zazwyczaj mamy taką równą ilość centymetrów, a w tych zestawach właśnie, nie wiem czy we wszystkich, ale spotkałam się, że ona jest taka nierówna i to jest dla mnie takie intrygujące. Dobra, otwieram. Pozbyłam się już wszystkich folii, żeby Wam tutaj nie szeleścić. Standardowo płótno jest bawełniane. Nie wiem, czy to teraz zobaczycie. Pięknie wykończone krawędzie z obu stron. No, dbałość o szczegóły tutaj w tych zestawach jest naprawdę powalająca. I tutaj już widzę, że mamy dół. Piękne ptaszki. Ostrość, proszę. Mamy piękne ptaszki i te kolory. Zobaczcie, mamy w zestawie 50 różnych kolorów i już widzę, że to są takie kolory bardzo takie wyraziste, przepiękne. Znowu mi się nie będzie mieściło tutaj, żeby Wam pokazać w całości, więc pewnie znowu będę musiała zejść na podłogę, żeby Wam to pokazać. Legenda jest również z drugiej strony. I co my tutaj mamy? Coś, co jest w ogóle najfajniejsze na świecie. Ojej, ja się teraz nie będę mogła skupić, bo ja zobaczyłam tutaj różową pensetę. Ja mam jakiegoś fisia na punkcie różowego koloru. I teraz nie będę się mogła skupić, dopóki nie otworzę tej pensety. Dobra, nieważne. W każdym razie, to jest najfajniejsza rzecz, która również jest dodawana do tych zestawów. I ja przy pierwszym zestawie tego naprawdę nie doceniłam, ale kiedy zaczęłam tego używać, to jest takie mistrzostwo świata. Tu jest ta strona, ta naklejka, ta duża, która opisuje nam również, skąd jest zestaw. Tutaj jest autor, tutaj jest nazwa tego zestawu, tego wzoru, wszystkie wymiary i kod zestawu, a tutaj są naklejki, które naklejacie sobie na swoje organizery. I to na przykład ja sobie nakleiłam tak jakby na tą walizkę, którą mam i wiem, że ta walizka jest do tego projektu. I na tych pudełeczkach mam naklejone te naklejki. Wiecie, jaka to jest niesamowita wygoda, kiedy Wy podczas wyklejania nie musicie patrzeć tu, a potem na organizery i szukać numeru, tylko bezpośrednio patrzycie na organizer i szukacie tutaj po tych numerkach, tych, bo tutaj te znaczki odpowiadają dokładnie tym znaczkom na tym projekcie. To jest taka wygoda. Ja naprawdę tego nie doceniłam. I tutaj macie gotowe naklejki. Po prostu odklejacie, przyklejacie. Nie musicie nic pisać, nic sobie tam zaznaczać. To jest niesamowita wygoda. Dalej mamy instrukcje obsługi w różnych językach. Już Wam mówię, że po polsku tutaj nic niestety nie ma. Ale zawsze można sobie to przetłumaczyć. Żyjemy w takich czasach, że myślę, że każdy może sobie to przetłumaczyć. No i teraz coś. Czyli to, co najfajniejsze. Zobaczcie, różowa penseta. Ja Wam ostatnio mówiłam, że te pensety są takie super w tych zestawach, a teraz jeszcze mam różową. Ojejku, do tej pory wyklejałam cały czas tą niebieską, a ta różowa to jest taka piękna. Wow, jakbym mogła, to bym z nią spała normalnie, jakbym się nie rozstawała z tą pensetą. Jest taka super.
Tutaj również dostaliśmy pojemniczek z żywicą. To można sobie tutaj odkręcić. Wysypujemy trzy kawałeczki. One mają na sobie folię, którą sobie odrywamy. I fajne jest to, że ta żywica w pudełeczku nam nie wysycha. Dokładnie coś takiego miałam również w tym zestawie poprzednim. Tutaj również mamy długopis i dwie końcówki. Jedna jest tutaj, a druga jest tutaj. I można sobie je oczywiście zamieniać. Wyciągacie jedną, już Wam pokażę, i wkładacie sobie drugą. Tak to wygląda. Tutaj mamy również ochraniacz na ten długopis, który można sobie tutaj założyć i wtedy lepiej się trzyma, chociaż to też zależy od tego, kto co lubi. Ja bardzo lubię na przykład te ochraniacze, tylko teraz nie mogę założyć. Dobra, udało mi się. Teraz można sobie to przesunąć tak, jak się lubi, tak, jak się chce. Ja chyba muszę mieć jeszcze niżej. Ojejku. Dobra, to chyba nie na ten moment, ale można sobie to poprzesuwać i wygodniej się wykleja. W zestawie mamy również tackę, zwykłą białą tackę z dzióbkiem. I nowość, ja tego poprzednio nie dostałam, a teraz już mam taśmę, którą można sobie naklejać właśnie na ten projekt. Dlatego, że kiedy wytniemy sobie kawałek folii, no to na tej przeźroczystej folii nie zawsze widać, który fragment mamy wycięty, a który nie, więc można sobie zaznaczyć to tą folią obszar, który wyklejamy, i wtedy jest wszystko bardzo czytelne. Pozwoliłam sobie otworzyć te diamenciki, żeby Wam za bardzo nie szeleścić, ale chyba mi się coś wysypało, bo bardzo dużo diamencików leży tutaj obok i wydaje mi się, że to są chyba te błyszczące się wysypały. Będę musiała sobie je wyrzucić od nowa, ale to nic. Tutaj również mamy właśnie podzielone na diamenciki błyszczące i matowe. Ja teraz sobie to poskładam jakoś, spróbuję powrzucać te diamenciki tutaj. Nie ma tragedii, gorzej by było, jakby się wysypało kilka kolorów, ale jeden to też bez przesady. Posegreguję i Wam pokażę. Sytuacja została już opanowana. Tutaj sobie wyciągnęłam wszystkie kolory, które były w zestawie. Są tutaj takie piękne, takie wpadające w oczy. Zobaczcie, jak i wow. Ale są też bardziej kolory ciemne, stonowane. Jeżeli chodzi o kolorki błyszczące, to mam tutaj pomarańcz, czerwień, kolorek biały i kolorek zielony. Tak one wyglądają. I teraz Wam pokażę w porównaniu do tych matowych. Zobaczcie, jaka jest różnica właśnie między tymi błyszczącymi a tymi matowymi. One przepięknie ze sobą współgrają. Bardzo, bardzo pięknie wygląda obraz wyklejony właśnie dwoma rodzajami diamencików. Ja do tej pory, wyklejając zestawy z innych sklepów, spotykałam się tylko z tym, że te diamenciki były matowe, albo tylko matowe, albo tylko błyszczące. A tutaj jest to połączone i to połączenie to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Mi się to naprawdę bardzo podoba, to połączenie. Zbieram sobie teraz diamenciki i pokażę Wam w całości, jak wygląda ten wzór. Pokażę Wam to tak bardziej odwrócone, żebyście mogli to dobrze zobaczyć. Obraz przedstawia właśnie takie ptaki, nie wiem, to są chyba pelikany, papugi, tutaj nawet jakiś motylek się znalazł. Przeurocze, te kolory również są piękne i jak możecie zobaczyć, nie jest to obraz wcale jakoś bardzo skomplikowany, dlatego że jest bardzo dużo takich fragmentów, gdzie wyklejamy jednym kolorem. Raczej bym powiedziała, że jest to zestaw taki, nie wiem,
Średnio zaawansowany, bardziej w kierunku takiego łatwego. Na pewno nie jest to trudny zestaw. No wiadomo, kto co woli. Zobaczcie, jakie tutaj są duże obszary do wyklejania, ale jak widzicie, jakieś tam pojedyncze również się zdarzają. Tak to wygląda. Naprawdę przepięknie. No i samo to, że tych kolorów tutaj mamy 50. No wow, naprawdę wow. Już się nie mogę doczekać, aż będę wyklejała następny obraz. Teraz, kiedy mam już ich 3, teraz Wam pokazuję ten drugi, to już w ogóle chyba nie będę wychodziła z domu, tylko cały czas będę siedziała i wyklejała te diamenty. Wy już na pewno to zauważyliście, ale ja zapomniałam Wam powiedzieć, że tak, tutaj również są diamenciki kwadratowe. Tak jak było napisane na pudełku, czyli można to tłumaczyć jako kwadraty. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Pokazałam Wam, jak wygląda ten zestaw. Tak przedpremierowo. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, że mogłam zobaczyć ten zestaw, zanim jeszcze trafił na półki sklepowe. I bardzo się cieszę, że mogłam Wam go w ogóle pokazać, bo dla mnie to jest naprawdę wielki zaszczyt. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie na temat tego projektu i czy chcielibyście zobaczyć, jak go wyklejam. Teraz mam tych zestawów naprawdę do wyboru, do koloru, więc mogę Wam po kolei pokazywać wyklejanie ich. Tak na zmianę. Mój głos już jest coraz gorszy. Zaczynam być chyba chora i jestem co chwilę zachrypnięta, więc nie będę Was tutaj katować swoim głosem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!